Proszę Państwa, drugie spotkanie podczas turnieju Włocławek Cup 2013. Oczywiście jesteśmy we Włocławku. Tu rządzi Ekstraklasa od kilku lat i także super turnieje. To już czwarty Włocławek Cup. I mecz pomiędzy kadrą kujawsko-pomorską rocznik 98, a drużyną WKK Wrocław rocznik 97, po uzupełnieniu trzech zawodników 98, ale to jest normalne, że w kadecie zawsze jest uzupełnienie z zdolniejszymi zawodnikami z rocznika 98. No i pan Wilkosz ma powody do zadowolenia. Zespół z Wrocławia prowadzi 57-26. Z dobrej strony się pokazują reprezentanci Polski, Sibisz i Kapa. Pozostali też pracujmy jak mogą. Troszkę tutaj obrona szwankuje. Jeszcze nie jest taka, jaką by sobie życzył pan Wilkosz, ale wiadomo, obrona to jest długa praca. 57-26. Szczypiński. Rok temu tutaj był tak, że ale wtedy tylko rocznik 98 grał pełny, a teraz taki mieszany. Jędrzejewski, kolejne punkty dla WKK Wrocław. Przechwyt Rutkowskiego. Rutkowski troszkę eksploatowany, żeby nie za dużo. Przecież był na turnieju mistrzów krajowych w Moskwie na początku grudnia. Potem turniej w Kownie rocznika 98, gdzie wygrali. No i teraz tutaj. No ale będzie miał czas przez ferie może sił nabrać, odpocząć trochę. Bo przecież już małymi kroczkami się zbliżamy do mistrzostw Polski kadetów. Wprawdzie jeszcze troszkę czasu mija, ale już wszyscy myślą o półfinałach w tym roku. Jak mówiłem, całkiem inaczej wygląda. Nie będzie ćwierćfinału, będą półfinały. Będzie walka na całego. Ja już teraz zapraszam wszystkich sympatyków koszykówki do Wrocławia, gdzie będzie turniej Ebla, bo pan Wilkosz ze swoimi gra w Europejskiej Lidze Młodzieżowej, to też procentuje w jakiś sposób. Zaprosił mnie. Może jak znajdę czas, przyjadę, bo ja bardzo chętnie przyjeżdżam do Wrocławia. To takie koszykarskie miasto, nie tylko Wrocław, także tutaj Włocławek, tam gdzie jest, tam zawsze jest, była i będzie koszykówka. Wrocław na pewno się doczeka Ekstraklasy, może to będzie już w najbliższym sezonie, bo idą jak burza. Teraz się nastawiają nawet na Puchar Polski, może im się uda, zobaczymy. A za niedługo, bo w środę z Anwilem Wrocławek. W Pucharze Polski. To zastanawiam się, może pan powie wynik? No a jaki może być? Jeden, jedyny tylko. No. Jaki? Panie Marchewski. 75-62 dla Anwilu. Już pan zna wynik, jeszcze meczu nie było. Tak. A dla Anwilu, bo pan z Wrocławka. A nie. A wybiera się pan do Wrocławia? Nie, w telewizji będzie. Walka jest na całego. Niedawno pan Korzan był w Ameryce na klinice trenerów. Ja przerwę na chwilę, ale czy pan wie, jak pan mi dał informację na SKM? Artykuł przeczytało prawie 1000 osób. To nie jest przypadek, żaden go dwa razy nie czytał. 1000 osób to jednak było zainteresowanie. Dziękujemy jeszcze raz w imieniu SKM-u za fotki i artykuł. Wybieramy po każdym meczu MVP, meczu nie. MVP meczu po każdym spotkaniu? Nie ma. A kiedyś to było chyba, nie? To nie na tym turnieju. Kobzar, kolejne punkty. No 66-29, proszę Państwa, to już jest przewaga 37 punktów na korzyść Wrocławskiego Klubu Koszykarskiego. Zabrakło mi tutaj może Gancarza Fabiana, bo na pewno by też swoją cekiełkę włożył. Gancji, pozdrawiamy Cię serdecznie. Chłopcy Cię pozdrawiają i czekają na strój koszykarski, kiedy mi oddasz. Gancarz na razie wrócił do Pogoni Rudośląska i jest kluczowym zawodnikiem i
jeszcze nie jednemu udowodni, że ma talent po rodzicach, po dziadkach. Przecież jego tata i ojciec to byli znakomici koszykarze. Jeden się wcześniej koszykarsko rozwija, jeden potrzebuje trochę dłużej czasu, nie? Bo ja mówię teraz, był taki zawodnik Ganca z Rudy Śląskiej, który gra we WKK Wrocław, ale po pół roku mu podziękowali. Nauka, może i treningi źle, ale teraz chłopak może pokazać, że nie mieli racji, nie? Na razie tyle. Kolejny filmik, czwarty kwartał.